Hej, siemano, witam wszystkich serdecznie, jestem Divioner, to jest Mountain Blade Warband i modyfikacja Floris Expanded. Zapraszam już na 7 odcinek z tej gry. Tak więc wracamy do gry, bo się składa, że nagrywam odcinek z odcinkiem. Tutaj byliśmy już i sprzedaliśmy to, co mieliśmy do sprzedania. Jednakże pasowałoby dokupić sobie troszeczkę żarła. Tak, jak to stoją nasze jednostki, jeśli chodzi o wypoczęcie. Tu już ganiamy tych... O, rabusi. O, jo. Gonimy ich. O, fuck, tam już szmata jakaś doszła inna. Dobra, wszyscy utrzymać pozycję. Jesteśmy w bardzo dobrym położeniu. Kawaleria za mną. Zobaczmy, co do tego wyjdzie. Kawaleria do ataku. Reszta do ataku. O kurwa, spatyka. Ale tu ja nic nie widzę. O, widzę jednak już. O, to byłoby sieknął. Kurczę, tutaj tych Arabów leją mi z stadionem, składają mi, której kruków ich nie ma. Bym bardzo chciał ich trochę jeszcze. Ach kurde, nie trafiłem dziada podłego. O, już 10 obrażeń dostał. A, ten młotek lepszy niż jakaś tam pała. Się kij. Wykończony końca. Dobra, rozgromiliśmy ich. Ciekaw jestem, ile mają tych jeńców. Nie mają żadnych jeńców. 4 giermków. No, jestem ciekaw, co to za pan. Taki. Przejrzyj mi łupy. Bierę na wszystko. Zarobione. Tak, ale tu mam bardzo dużo tych wojsk. Na żołd jest 4000. Spokojnie stać na dużą armię. Kto by nie chciał z nami walczyć wtedy? Łówczyni. Cóż, gonimy ich. Jest ich tylko i wyłącznie 10. Prędzej czy później wpadną na kogoś. Ale mają za to 47 jeńców. Można pomyśleć o nękaniu jakiegoś państwa. Się zastanawiam jakiego. Się zastanawiam jakiego, czy to Nordów, czy to może jednak Saradzidów. Chyba Nordów sobie weźmiemy, no, chociaż oni mają bardzo silną piechotę. Średnio będzie raczej oblężenie Nordów. To Saradzidy są słabe, jeśli chodzi o uzbrojenie. Jeśli chodzi o zbroję. Bo resztę mają po prostu dobrą. Czerwcowa. Musimy sobie jakichś rekrutów mocnych nająć, żeby móc zrobić jakikolwiek zamek. Rekrutów najemników. O kurde, to szmata. O, dziadu jeden klękali. Czachę w łeb i po gościu. Łowca niego nie podoba. Przy tym dosiadł jednego. Sześciu raniono, no i tak, to jest tutaj dylemat życia. Nie, dowódcy karawanta, nie chcę z tego nordyckiego w wyspie. Tak, weźmiemy. Pięciu. No i tego Girda.
Nie mam pojęcia co za ziom. W sumie za dużo nie możemy nająć po 60 wagierskich chłopów. Służyliśmy sobie tych wagierskich i nordyckich. Tych sobie zostawimy. No cóż, nie wszystko można mieć, nie wszystkich warto nająć. No i dobra, teraz mam problem, bo mam dużo wojska i... O! Mamy bardzo dużo wojska. Teraz trzeba jakoś się zorganizować. Jest ten nasz giermek, się ten Khazvan. Pokaż swój ekwipunek, uzbroimy cię w coś lepszego. O, gówno. Gówno. Bakunia też nic. A ta pała też nie. 18, 13. To ile masz, kurczę? Tej siły 6, o matko. To cóż, idziemy do Sarish i sprzedajemy wszystko. Wyjście ładnie, ładnie. No dobra, kupujemy sobie teraz chlebak, żyto, rybkę i będzie kit. Odwiedzamy tawernę. Może coś tutaj napatoczy nam się lepszego. Teraz na nich można zrobić zamek, ale będziemy może nękali tego jakieś państwo, farmer. Co jest ta deska? Dicibibin. Zapisz. Gdzie to wioska Dicibibin? O, to daleko. Dobra, lecimy ogarnąć sytuację. Okej, zaatakujemy, pewnie pół mi padnie. Zajrzycie. Kawaleria za mną, bo tu wybiecie się przez tą wodę, cisnąć. Pojdziemy naokoło. Przyłazie. Dobra, atakować ich. Kurski bandyta. Kurde, trzyma. Nie dziwię, mi zaraz ktoś zginie. Lepszy. Mam te cykany. Dobra, udało się tutaj ich... O, fuck, fuck. Co jest tam? Średnio. Ale dostał strzał, ale jak on mi zapadnie. Najgorzej, jak mi go okulabią, wtedy będzie lipa. Walczą... O, chłopi doszli. Ja ci chłopi to są, kurde, jakieś koksy. Kamerzy. A, to mi nie padli. A to dajcie, miękko. Udało nam się wyjść. Szady, no to szmaty. Coś tam wyekspiło, wyekspiło. Na łowców, niewolników. Na łowca, niewolników. Ło. To już ten bardziej wykokszony. To nic nie specjalnie dalej nie wykoksiło, więc tych tu kuruje. O, ten już jest wykokszony w koks na koks, więc ich na dół. O, kawaleria. Do góry. Dobra, idziemy sobie dalej. Będziemy nękać nortów. Ciężko może być. Co prawda tam nie walczyłem w tych terenach, tylko zawsze tu. Zawsze tu i... Sergio Huskarl. Huskarla. Dobra, idziemy. Zapiszemy sobie, jak idziemy i będziemy próbowali coś ugrać z karawanami nordów. O, bandyty.
jakieś bandyty tutaj były. Ci horrorzy to mają niezłe wojska. A to co to jest? Jakiś dziwny zamek? A, gród taki. O, lejmy się. Bandyci przeciwko łowcy głów. Na ortok. Otrok. O, na kozaka jakiegoś można. Okej, dobra, zapiszemy sobie, idziemy nękać karawany nordów. Chyba, że uda nam się znaleźć jakichś korsarzy, którzy będą chcieli stawić opór. Nordycki berserker, no to ciężko brzmi to. Bandyci z lasu. O, są bandyci z lasu. Ojo, tego to bym nie chciał kusa dojść. O, dobra, powiedzmy coś więcej na ten temat. Fajnie, ekstra. Idziemy dalej. Szukam jakichś mocnych tutaj bandytów. Ojo, jest grupa banda korsarzy. Może nie trzeba będzie nękać nordów. Dojść tych korsarzy. O, ale się ich spijają. Chwyciało. Korsarze mogą wygrać. To jest... Chociaż nie. Mocna jednostka. Tutaj bardziej biegają, a kurde nie widzę nic. Kontynuuj. O Jezu, ale mnóstwo tych korsarzy jest. Bandyta stajni, łowca głów 10, zapisz. Ojo, nie dostaniesz nic w zamian, szmatło, idziesz zginąć. Tak, wszyscy do ataku. Kawaleria znowu. Mam nadzieję, że nikt nie poginie. O, strażnik karawany. Lecą piechota, leci i od boku ich tu zejdzie. O, już coś tam pada. Fuck, woda. Czeka. Nie atakować ich. Sprawdzę, jak gówno z tego wyjdzie, bo wpadliśmy specjalnie w nasz teren. Kurde, kurka, to co można koniami. Kurczę, ale coś tutaj zabijamy. Moje też padają. O kurczę, będą drodzy. Ach, dostał, ubicy został. Świetnie, tutaj bandyci stajgi są, to oni są specjalnie koksy, więc tutaj moich skutecznie eliminują. No i elegancko. No i cóż, skinęło mi 9. Weźmy sobie owce głów i strażnika karawany. No i ci na 6 łapaczy. Dobra, bandyta stajki 12, 2 korsarzy. No i bardzo ładny ekwipunek. 300. Ścierwo takie, że nawet sprzedać nie ma komu. Dobra, na rynek sprzedajmy ten szajs, co tu jest i dalej idziemy. O. Ten młotek sobie weźmiemy z powrotem. Dobra, zobaczymy ile kosztują bandyci stajgi. $1800, o, ładnie. Tleti. Irma. Ona ci Irmę. Patrzcie, 33. Głównie to w głów.
No cóż, będziemy musieli ich nie przyjąć do armii. Mamy tak z kawalerii, co nie miara, więc idziemy w chuj. Och kurde, tyle konnicy, 33. Ładnie, to już się rozrasta, ale dostałem strzała niezbędną w tarczę. Kurde. Robili mi gunia. Kurde, twarde, skończy. A, mi sieknął. I ja, zatupnę. Łapacze to są bardziej tacy jacyś serdziccy, bo mają te takie kapaliny, tak nie? No cóż, wygraliśmy chyba. Tak, wygraliśmy. No i teraz kogo by to przyjąć do armii? Horseman. Bierzmy go, niech będzie. Łowca niewolników. No i kozaka. O kurde, myślałem, że na koniu będzie chociaż. 63 na 68. Przejść łupy. Nie możemy się tu bawić jeszcze na razie. Później będziemy rozkminiać, kogo by tu podbić. Na tych śmieciach, to możemy nie zjechać, zrobić. F700, dokładnie. Później uzbieramy odpowiednią sumę na to, żeby znaleźć kogoś lepszego. No nie wiem, może tego Siromi, Misiri, coś tam. Weźmy sobie wtedy jego zbroję. Muszę być myśl. Zapiszemy. O, fuck. Okej. Okay. No, drugi dzień. No, oczywiście, że zapiszemy i... Tak więc z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z Clay Modem Blade Warband i modyfikacji First Expanded. Zapraszam na kolejne części, trzymajcie się, wystrzymajcie.